Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagadnienia Magic 7. Jak jestem w Wendelfie, jak będę waszym gospodarzem. Walczymy sobie w twierdzy tytanów z tytanami, jak sama nazwa wskazuje. Jeden zaraz właśnie na nas wychodzi, dzień dobry. Cześć stary. O, to żeś kurde teraz przyfrandolił nam ostro. Dobra, Rysiu. Dobra, spokojnie, moment, dobra. 15. No musimy się, no muszę na nasze drużynę chyba się rozkręcić mocno. Fabulon. Leczysz. 40. Aha. No dobra. 59 odwicka. A Wudon leczysz. Michael, 26. No dobra, no kurde, wicek spadł. No. Co mogę powiedzieć? A już zastał. Hehe. Dobra, sprawdźmy, czy nam tutaj niczego nie zepsuł. Oczywiście, że zepsuł. Naprawione. Nie wiem jak. Naprawione. Lagą to. W ogóle czarodziej ma w Magic taką kurde, taki pożytek z broni, że po prostu klękajcie narody, w sensie jest chujowy. Okej, dobra. Leczenie. W ogóle w Might Magic 7 zauważyłem taką, właściwie naszła mnie taka teraz refleksja, że w tej grze mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie widać progresu naszej drużyny. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, oczywiście jak najbardziej widać progres, tylko przez dłuższy czas bijemy się albo z słabymi, albo ze średnimi przeciwnikami. I nagle przychodzi taki moment, że o kurde, jesteśmy potężni, możemy bić tytanów, nie? Mimo, że na przykład wcześniej walczyliśmy z jakimiś kurde pierdołami, nie? Mind Magic 6 tego nie było, Mind Magic 6 od razu po prostu się człowiek zaczynał z od słabych, potem przechodził właśnie do takich średnich i na końcu właśnie na Dragon Sand tłukł się z tytanami. Brawo Wicku, dokonałeś ostatecznego ciosu, więc w związku z powyższym możesz wybrać sobie nagrodę. Drugi łuk. Plus 8 obrażenia w rytmie. No to... Czekaj, to wszyscy... Naprawione. Wszyscy mają te gryfie łuki? Tak, chyba wszyscy mają te gryfie łuki. Nie wiem jak! Naprawione! To teraz tak. Co jest lepsze? To... To... Jakby to jest lepsze, ale... Właśnie, granie dodaje 5-2, czyli od 5 do 10, czyli od... 11 do 16, czyli od 17, tak naprawdę. Nie, czekaj, moment. Tak, dobrze, 17 do 24. Od 5 do 13 do 18. Dobra, powiedzmy, że ten jest lepszy, który mamy aktualnie. A, dobra, ten jeszcze tytan został. To się możemy zaraz to sprawić spokojnie.
Chodź tam. 25 punktów. Tak na dzień dobry. 35. Ogólnie też bym jeszcze 6 dodać. To jest kurde najsłabsza wersja Tytanu, więc spokojnie. Możemy go zbić, póki nam nic nie zrobi jakiegoś groźnego. 66. Proszę bardzo. 62. 82. No tak, bo to była przecież ta. Za Wilka go biliśmy. Stary dobry sposób na wrogu. Dobra. Powolon to pójdzie na sprzedaż, nie? Okej, okay, pozbierajmy. W ogóle znowu mi się coś kurde ciągły bieg, proszę. Dziękuję. Pozbieramy sobie tutaj oczywiście zbroję. Królewska zbroja plus 24. Właśnie no podobno. Ktoś jeszcze w ogóle nie wiem, wszyscy kolczugi noszą. Naprawione. Tylko Wicyk nosi skórzane zbroje. Które w tym momencie robią się całkiem dobre. Robią się nawet lepsze od podstawowej kolczugi. Zostałaby topór, no to takie sobie. No niestety nie mam nikogo, albo stety zależy jak patrzeć, nie mam nikogo, kto by bił z topora, znaczy walił z aksa, tak? Dobra, zrobione. O, kolejny, proszę bardzo, kolejny pierścienie 2. Zwiększa efekt wszystkich zagranicznych magii ciemności. Tego na pewno nie ubierzemy. Odporność magia ognia plus 30 i powolna regeneracja punktów życia. Dobra, potem się będziemy zastanawiać. Odporność na magię, powiedzmy sobie plus 13. Dziękuję bardzo. Co to jest? Plus 24. To spokojnie. Dobra, co ty nosisz w sobie? Ja na pewno nie zrezygnuję z ochrony z tytułu klasy pancerza. To jest w przypadku maga bardzo ważna cecha. Wbrew pozorom. Zrobione. Dobra, co tutaj mamy? Okej, okay, moment, po kolei. Odporność na magię ognia 16. Do rozważenia. Odporność na magię ciała plus 19 do rozważenia. Walka broną plus 8. No, bojowy cep to takie coś, co mamy, co nosimy, nie? Wytrzymałość, KP, czyli klasa pancerza i życie plus 10. Będę ciekawiej długi łuk. Nie ma miejsca. Teraz tak, co to identyfikacja przedmiotów plus 2, serio? Czekaj, jaki mamy w ogóle poziom identyfikacji? Antymistrzowskie, to w tym momencie możemy kurde sobie zmienić pasek, bo mamy 100% pewności. Na 240, dobra, to był dobry wybór. Teraz tak, jeśli chodzi o pierścionki, tutaj masz odporność na magię ciała plus 19. Jakie ty masz w odporności w ogóle? Ciało 15, 19, no dobra, niech będzie, powiedzmy 34 będziesz miał docelowo. Tutaj. To jest podobny ten sam efekt do tego, więc to sobie zostawiamy. Aczkolwiek mógłbym dać to jeszcze komuś innemu, bym miał kurde ten combo, ale wydaje mi się, że w tym przypadku odporność na magię na 16, tak? I to sobie sprzedam. Bo tak naprawdę kluczowa postać, która musi mieć odporność na
skamienienie jest w tym momencie widzę, który nie może zostać w ogóle skamieniony, bo inaczej będzie no kiepsko. Okej, spójrzmy na mapę. My tu już oczywiście tutaj byliśmy. Trochę żeśmy tutaj połupili. Tam są smoki. Czy ja chcę do tych smoków iść, czy kurde, czy coś mi to da? Dobra, wiecie co, chodźmy w prawo może. Tam też będą smoki, ale mi pamięć mnie nie myli. Aha. Dużo tego, tej gardziny. Na szczęście to są kurde zielone smoki, to niebieskie. CO?! Czerwone?! O cholera. To tak średnio. Tak średnio powiem wam, moi kochani. No ale smoki tu też są, nie? Smoki też trzeba bić. No dobra, to chodźmy. Tak mi ustało, nie? Tyle tych gadzin jest tutaj. Dobra. Wywapmy po prostu jedną. Żeby po prostu kurde to czym ten. Dobra, zobaczmy jak tutaj poradzi sobie nasza. Tutaj, panie. ...34. Zadajesz obrażenie niebieskiemu smokowi. No to kurde będą jajca. ...13. Ała! 31. A niebieskiego smoka jak ubijemy będzie całkiem w porządku, tak mi się wydaje. Dobra. Co ty tam. Aha. Nie ma miejsca. Zbroja. Naprawione. Dobra. Ty też. Nie ma miejsca. Jezus, serio. Czekaj. Zróbmy to w ten sposób. Trzymaj to, trzymaj to. Whatever, kurde. Ciach, ciach. Naprawione. Naprawione. Okej, zobaczmy czy uda się to tego niebieskiego poproszę. Niebieski smok 5 punktów obrażeń tylko. Te magia tutaj jest. Niebieski smok 37. Tak jak z tytanami się walczyło na zwarciu, tak tutaj ze smokami trzeba walczyć niestety na dystans. Dlaczego? Dlatego, że smoki mają ten brzydki zwyczaj bycia odpornymi na magię. 27. Z drugiej strony, tak jak samo jak tytani, ała, smoki mają szansę zostawić sobie jakiś magiczny przedmiot. To magiczny przedmiot jest. Zaraz! Moment! Moment! Chwila! Chwila! Przecież ja tutaj mam kulę ognia. Właśnie, proszę bardzo. Proszę bardzo, o czym my kurde tutaj mówimy? Gotowe. Nie, nie, nie. No, ognia nie, nigdy pod żadnym pozorem dzieci nie dawajcie sobie pod domyślny czar. Bo to będzie naprawione. Nie fajne, dobra. Niebieski smok, proszę bardzo, ciach.
Dobra, bicep. No patrzcie, przybliżają się do nas dziady. No ale trzeba kurde z smokami uważać, jak już mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o walki. Au. Naprawią one. Zrobiłem błąd podstawowy i zapłacę za to teraz. A może nie? 5 punktów. O kurde, mono. Teraz się odsłoni ten cholerny czerwony smoki. Dziadyka jest odporny na magię. Walcie w te niebieskie smoki, bo... niebieskiego smoka, bo... No rzucę tego Power Cure'a, no trudno już. Niebieski smok, dobra. 12 punktów obrażeń. Przydałoby się coś pewniejszego. To oberwał do czerwony, nie niebieski, cholera jasna, no. Dobra. Kto co? Naprawione. Naprawione. Oczywiście nie. Smoki mają w zwyczaju właśnie niszczyć najbardziej pierścienie, chociaż nie wiem, czy to już kurde... Pamięć mnie zawodzi, czy to było Mind Magic 6, 7 czy 8. Jak to kiedy już było? Cholera wie. Dobra. To czerwony... Brakuje tylko do jakiegoś takiego dziennika tych obrażeń, nie? Wpisującego tam do... Do tego, do... do nie rekordów, tylko do... kurde, no wiecie, o co mi chodzi, do ewidencji. 4 punkty obrażeń, co ja mogę zrobić? Muszę to jakieś spierdnięcie, dobra, tutaj. 8 punktów, kurde. Au. Ogarniali chyba, że Wicek zadaje im to też obrażenie jakieś solidne. Dobra. Power Cube rzucasz. A ty kule ognia. Miejmy nadzieję, że kurde coś z tym zrobimy. Cholerne czerwone smoki. O, 47, dobra. Niebieskie smoki to są kurde te... Niebieskie i zielone to są pierdółki. Gorsze są czerwone właśnie, ała. Naprawione. Dwadzieścia osiem. Na szczęście tutaj... ta lokacja jest o tyle fajna, że... znowu się doprowadzenie czerwony smok, ja pierdzielę. To jest po prostu jakiś... No znowu niebieski, no fajnie, no! Niebieski, 7 punktów obrażeń, no. 17? No brawo, brawo, brawo! Boże, jakim w ogóle macie biegłości w tym muku? Ekspert, ekspert. No dobra. Nawet eksperta nie możesz osiągnąć. No dobra, trudno. Ważne. Aha. Naprawione.
Zaraz, jaki? Co? Znaczy, że coś mogę naprawiać? To? O kurde. O kurde. To było coś. Dobra. Dobra, skończyła się w mojej postaci mana. Pawulon, leczysz. Punkcik. 8 punktów. 19, no kurde, brawo! 19. Losowości tych obrażeń tutaj to są po prostu jakieś hardkorowe. Trzydzieści jeden. Niebieski smok. Niebieski smok jest na wykończenie, tak. Ała. To się oberwał. Naprawione. Dobra. Licku. 2 punkty, no kurde, żeś się... Naprawione. Tylko nie w tego smoka co trzeba, cholera jasna. Ja pierdzielę, no niebieski smok. Dobra, 20, no zwracam honor, no ale to z tego jak tutaj 21 znowu. Co to jest dla smoka? Co to kurde ma być? Ja się pytam, smoki przecież to są kurde potężne bestie. Dobra, wolno. Wiesz co może robić. No. No. Naprawione. Dobrze, że moje postacie mają tak naprawdę duże odporności wysokie w tym momencie. Bez tego, no właśnie, ogień 101, powietrze 74, woda 66, ziemia 72, umysł ciała 82-80. Bez tego byśmy po prostu byli w... No, nie chcę mówić gdzie. W Honolulu małpy strasznie byśmy byli. O tak. Dobra, lecimy tutaj. Oczywiście znowu... Nie, niebieski smok oborował sobie. Dobra. Nie, okej, ja się z tym nie kłócę. No dobra, 4 punkty. Mają wszystko dobra. Aż, kurde molek. Czerwonego smoka, ja chciałem niebieskiego, cholera jasna. Niebieski, no trafcie dziada! Dobra. Czerwonego. Dając 5 punktów wrażeń.
Niestety te czerwone smoki są cholerne. Cholernie diablo trudne do trafienia. Dobra, wiecie co, nie, zrobimy to w ten sposób. Naprawione. I to w ten sposób, że... O, proszę. Naprawione. Nie, to moje klamy iść. Załóż to. Zróbmy to w ten sposób. Ucieknijmy. Troszeczkę. Brave Sir Robin, he bravely rose to chip. Jeszcze odporność na magię. A z tego nie rusz. Dobra, chodźcie. Smok czerwony. Dobra. 12 punktów. Coś tam odbieramy. Dobra. Ja proponuję w takim razie... Ile ty mu tym rozpryskiem kwasu zadasz? 5 punktów obrażeń. Dobra. Czyli ktoś jest po prostu odporny na... Ała! Patrzcie, jakie to jest silne dziadostwo. Czyli... Co? O, nie spodziewałem się tego po mojej postaci. Dobra, że no symbolicznie 15 punktów, dobra. Chodzi na to, że... Dobra, trzeba podejść. Bo inaczej po prostu, kurde, nie będziemy sobie trafiać z tej kuli ognia. O, właśnie. O, 13, dobra. Wiecie co, nie, bo to nie są po prostu, kurde... Powinienem już w tym momencie kończyć odcinek, jak widzę sobie na tym, na moim czasomierze. Czasomierze. I chyba tak zajmę drogę, tak więc... Chociaż... Dobra, rzuć jeszcze raz tą kulą ognia. Wicek, no cholera jasna, ty póki co to tylko przepalasz się przez manę. Co się z tobą dzieje, chłopcze? 5 punktów, no dobra, coś tam rzucasz z tego. 63 z tego. Dobra, to w takim razie... Ja mam taki plan. Niech Wicek sobie w smoka czerwonego bije rozpryskiem kwasu. Może coś mu wylosuje fajnego. Na przykład 10 punktów. Jest takim złym wynikiem. 56 lepszy, ale mimo wszystko. 1000 punktów ma taki ładny smok. 7. Nie mogę. Po prostu to jest... Tak jest. Dobra. Naprawione. Naprawiamy. I teraz sobie wyobraźcie, że nie macie w drużynie gościa bez... znaczy, że macie w drużynie gościa bez umiejętności naprawiania.
przyznam się, bez bicia tak grałem przez pewien czas. 36, brawo Wicek, no coś tam kurde wykręcasz jakieś. No proszę, Michael nawet 8 punktów z łuku sobie wykręcił. Dobra, wiecie co? No właśnie. 3. Au. 13, no dobra, 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 dobra. Szesnaście... nie, ja chciałem... Naprawione. Chciałem sprawdzić też, jak tutaj wszyscy sobie radzą z tym. Dobra, póki co mamy... 23. Czerwony smok, 56. Dobra. Czerwony smok póki co obrywa całkiem ładnie ten... naszych bohaterów. 29, no dobra, dobra, dobra. 15. 7. Naprawione. Dobra. Cztery punkty. 12. To mu się za chwilę skończy. Ta błyskawica. Z tego co pamiętam ostatnie. Ta błyskawica 10 tych. No, dajesz 6 punktów. Dobra, to jest moment, w którym przepalamy się przez butelki many. Dwa, siach, sześć. Dobra. Lecz mam postać. 34, no ładnie, ładnie, ładnie. 69 też ładnie, ładnie, ładnie. Dobra. Jeszcze 7. 67, no całkiem, całkiem. 3. No nie popisałeś się, Wicku. Czas dla drużyny. Sprawdźmy, czy ten. Cztery. Auć. 35. No dobrze, dobrze, dobrze. I zielony smog nam tylko został. No dobra, spokojnie. Dobra, Pawulon, leczysz wszystkich. Masówka. 19. Jest ten moment, w którym powinieneś uciekać, panie. A coś ci się kurde nie chce chyba. Wychodzi na to, że smoki czerwone są bardziej odważniejsze od smoków naprawione. Niebieskich. Naprawione. To miało sens nawet. Naprawione. A strzel sobie na wiwat. 25. 28. 8. Dobra, zrobimy teraz akcję na Balda. Jak z Hobbita, proszę bardzo. Dobra, teraz tak. Dobra, tu mamy smoka, moment. Wiecie co, ja tutaj zakończę odcinek, tak, bo tu już powinienem kończyć dawno temu. Więc go tutaj zapiszę.
sesja pomiędzy Wanderem, moi drodzy, to było Mind Magic 7 i do następnego odcinka. Na razie. I to. Na razie, cześć.